Terror hitlerowski zastąpił stalinizm. Kiedy nadzieja na pomoc aliantów zgasła, a ostatnie punkty oporu żołnierzy wyklętych dogorywały, społeczeństwo straciło wszelką nadzieję na odzyskanie wolności. To wtedy narodziła się kolejna fala opozycji, bardzo liczna i niemal całkowicie zapomniana. W latach 1944-1956 w PRL działało blisko 1000 młodzieżowych organizacji niepodległościowych, z czego prawie 700 powstało po 1949. I to właśnie ta młodzieżowa opozycja lat 50. przekazała umiłowanie wolności kolejnym pokoleniom Polaków. Jednym z tysięcy zapomnianych bohaterów tamtej konspiracji jest Mieczysław Smalec, pseudonim Sułtan, który w wieku 15 lat w podlubelskiej wsi Trawniki założył tajny związek harcerstwa polskiego. Głównym celem organizacji była działalność antykomunistyczna. Harcerze przepisywali i kolportowali informacje z nasłuchu Radia Wolna Europa. Prowadzili nielegalną bibliotekę zakazanych książek. Gromadzili też broń i prowadzili szkolenia strzeleckie. W 1953 roku w wyniku donosu kolegi 15 harcerzy Tajnego Związku Harcerstwa Polskiego zostało aresztowanych przez UB. W styczniu 1954 roku, mający zaledwie 18 lat, Sułtan został skazany na karę śmierci. Przez kilka miesięcy czekał na egzekucję w zamienionym na więzienie zamku w Lublinie. W wyniku amnestii wyrok zmniejszono do 15 lat. Później więziono go w Chełmie, Wronkach i Jaworznie. Warunkowe zwolnienie Sułtan uzyskał w 1959 roku. Jednak aż do roku 1989 inwigilowany był przez Służbę Bezpieczeństwa. W tym samym roku, 9 listopada, runął berliński mur. Zobaczyli i lubili, poczuli siłę.
generali wróg, ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz największy wróg, a śpiewa tak się pusta. Patrzę na równe tłumów nasz. Milczał wsłuchany w kroków chłód.